Sobota, 22 dzień sierpnia, Wisła Malinka, obiekt imienia Adama Małysza. Dominik Formela. I Piotr Bąk. Nareszcie, to już ponad 160 dni minęło od ostatniego pucharowego konkursu. Działo się to w Norwegii podczas turnieju Rower, kiedy przerwano sezon zimowy z powodu pandemii. No i teraz, kiedy pandemia ma się niestety no nie najlepiej, cały czas to wszystko się rozwija, rozmrażamy to wszystko w Wiśle. Wracamy my, wracają Skoczkowie. Upalna Wisła dzisiaj. Płyniemy my, płyną Skoczkowie, płyną wszyscy, którzy są tutaj obecni w Beskidzie Śląskim, ale konkurs absolutnie nie jest zagrożony. Dzisiaj zawody indywidualne, tylko 46 skoczków, ale za to aż 13 Polaków. Dokładnie, no to rozmrażanie to jest trafne słowo, bo dzisiaj upał leje się z nieba oczywiście, ale również grzeją tutaj nas bardzo występy naszych zawodników z Dawidem Kubackim i Kamilem Stochem na czele. Te zawody odbędą się oczywiście w reżimie sanitarnym, obowiązkowe zakrycie nosa, ust, musimy trzymać dystans społeczny, no my i tak akurat mieszkamy razem, więc tutaj no nie ukrywajmy, na tym wyjeździe no możemy troszkę bliżej stać, prawda? Różnie z tym dystansem tutaj bywa, musimy powiedzieć, ja tak zerkałem wczoraj na trybuny. Nie wszyscy kibice stosowali się do tych zaleceń, no ale no nikt też nie będzie ich gonił tutaj z jakąś pałką i uderzał, żeby te maski nakładali. Tutaj też chyba każdy musi patrzeć na siebie przede wszystkim. To prawda, sami skoczkowie wczoraj po prologu przyznawali, że niejednokrotnie zapominali o czy to założeniu maseczki, czy zdezynfekowaniu rąk. Jak wiadomo, profesjonalni sportowcy skupiają się na tym, co powinni pokazywać, co powinni prezentować z jak najlepszej strony, czyli po prostu na swoich skokach. I nieraz no, na przykład Stefan Hula wspominał, że muszą się do tego przyzwyczaić, do tej obecnej sytuacji i to na pewno wejdzie im w nawyk po pewnym czasie. To na pewno będzie dziwić Was, kibiców, którzy będziecie to oglądać, czy to pod skocznią, czy to też w Telewizji Polskiej, w Eurosporcie. No właśnie, skoczek musi się udać na górę skoczni w maseczce, zdjąć ją przy okazji kontroli i po wylądowaniu, kiedy odepnie narty, jest ta maseczka ponownie wręczana, już nowa. Troszkę marnotrawstwo się tutaj śmiejemy, bo tych maseczek tutaj, oj, dziesiątki, setki są wyrzucane co chwilę. No ale tak trzeba, musimy jakoś się dostosować, jakoś żyć z tym koronawirusem, no bo zagrożenie nie zniknęło i to też mówią sami zawodnicy, Dawid Kubacki. No i właśnie Dawid Kubacki, już o tym koronawirusie może przestańmy. Aspekt sportowy, Dawid Kubacki kontra Kamil Stoch. Wydaje się, że tak to się rozstrzygnie, to jest sport, to są skoki narciarskie. Ale na to wskazują treningi i ten prolog wczorajszy. Tak, no myślę, że jedyną rzeczą, jaką może stanąć na przeszkodzie naszym skoczkom, mogą być warunki. Jak wiadomo, w Wiśle często dosyć loteryjne, chociaż naprawdę wydaje się, że popularny Mustaw i nasza rakieta z zębu prezentują świetną formę i mało kto może im zagrozić w drodze do zwycięstwa. Tak, tutaj się troszkę śmiejemy, że tego lata Wisła pełni rolę Hakuby w letnim Grand Prix, no ale Wisła to też jedyne zawody tutaj, więc my liczymy, kibice pewnie liczą na polskie podium, no bo takiego podium jeszcze nigdy nie było w zawodach najwyższej rangi. Byli Japończycy w Hakubie, gdzieś tam Niemcy kiedyś w Courchevel, pamiętam. No i kto? Kto może pokrzyżować tutaj plany naszym biało-czerwonym? Wydaje się, że może któryś z Austriaków, ze Słoweńców, no bo to oni mają tutaj najmocniejsze składy. Tak jest. W gronie tych czarnych koni wymienia się m.in. Filipa Aschenwalda i Słoweńca Jana Bąbka, juniora, który prezentował się wczoraj na skoczni wyśmienicie. Czekamy na to, jak to się wszystko tutaj dzisiaj ułoży. 16.30 seria próbna, dobrze mówię? Dobrze mówię, tak jest. 17.30 pierwsza seria oceniana. Ja się cieszę, ja się naprawdę cieszę, że to rusza, bo ruszyła piłka nożna, ruszyła Formuła 1. Dużo sportów gdzieś tam się dźwiga po tej przerwie przymusowej spowodowanej pandemią, ale musimy się chyba nauczyć żyć z tą sytuacją, bo w domach wiecznie siedzieć nie możemy. To prawda, karawana musi jechać dalej, tak jak cały świat ruszył po tym pierwszym ogłoszeniu pandemii, po tym marcu, kwietniu, tych miesiącach, który wszyscy, chyba każdy z nas czuł się może niekomfortowo, ale musiał się przyzwyczaić do tej nowej rzeczywistości. Tak też muszą ruszyć skoki narciarskie. No właśnie, dzisiaj debiut Sandro Pertile, pierwsze zawody, kiedy jest dyrektorem Pucharu Świata, skończyła się era Waltera Hofera. Różne scenariusze pewnie przychodziły Włochowi do głowy, ale że będzie debiutował akurat w takiej rzeczywistości, to coś niesamowitego. Tak, no to też jest test dla Włocha, ale myślę, że on poradzi sobie z tym wszystkim. Niejednokrotnie był stawiany w trudnych sytuacjach jeszcze w momencie, kiedy nie był dyrektorem Pucharu Świata, choćby przypomnijmy sobie Oslo, gdy nawet sam tam z łopatą pomagał w uformowaniu ze skoku Holmenkollen. Tak, to właśnie komitet organizacyjny tutaj podkreśla, że Włoch to jest taki działacz, który pracy się nie boi. Jak trzeba, to weźmie miotłę, łopatę, to tutaj trzeba pomóc. No i też Polakom zależy, żeby dobrze tę współpracę rozpocząć, no bo wiadomo, Wisła walczy o miejsce w Pucharze Świata w kalendarzu. Już za 3 miesiące tutaj ma ruszyć Puchar Świata, ale o tej przy kolejnej innej okazji. Dzisiaj skupiamy się na tym, co na tym pięknym obiekcie imienia Adama Małysza w Wiśle w ten słoneczny, sobotni
No nie wieczór, jeszcze popołudnie. Popołudnie, dokładnie. Czekają nas gorące emocje. Zapraszamy oczywiście na skijumping.pl, na naszego Twittera, Instagrama, YouTube'a. Będziemy tam jak zwykle wrzucać najświeższe nowinki z gorącej Wisły.